Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w czwartek, 10 października 2024 roku, jak się ładnie złożyło. Jaka data? W tej chwili jest 18 stopni, odczuwalne 17, zachmurzenie 70%, szansa opadów 32%, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, dobra jakość powietrza. W tej chwili jest najcieplej. Później będzie spadek temperatury. Dobra jakość powietrza, to jest też bardzo ważne. Dzisiaj przeczytałam w info stargardzkim, że rynek staromiejski w Stargardzie, ten rynek, który na początku filmu widzieliście, ma zmienić swoje oblicze, z czego się bardzo cieszę. I taki właśnie tytuł tego artykułu. Super, no świetnie. Przeczytałam, że miasto zatrudniło architektów, by stworzyli zagospodarowanie rynku stargardzkiego. Planuje się modernizację. Projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. No to czyli jak w tym roku gotowy, no to w następnym roku już pewnie ruszą jakieś prace. No i będzie inaczej zaaranżowana płyta rynku, ma być więcej zieleni. Chodzi o to, aby rynek odwiedzali nie tylko turyści, ale także i mieszkańcy miasta, spędzali tam czas. I właśnie to będzie nowoczesność połączona z tradycją. Zapowiada się ciekawie. Prace te zlecono firmie Domino, która realizowała promenadę gwiazd w Międzyzdrojach. I jak ja byłam w Międzyzdrojach tego roku latem, to właśnie pokazywałam Wam tą właśnie promenadę gwiazd, urywkowo oczywiście, bo tam jest sporo właśnie odbitych dłoni artystów. Także nie wiadomo, jak to będzie tutaj u nas, co wymyślą, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Zobaczcie, jakie chmurki są piękne. Niezmiennie się zachwycam, ale Wy też zachwycacie się tą panoramą. W tej chwili z mojego okna, bo tak jakoś mi wygodnie. Pozdrawiam Was serdecznie, moc serdeczności przesyłam. Moje dzisiejsze zakupy z Biedronki. Takie szybkie, najpotrzebniejsze rzeczy. Pomidor śliwkowy, mój ulubiony. Skrzydła z kurczaka. To będą skrzydełka na zupę. Chleb żytni też. Bardzo lubię. Ziemniaki sałatkowe. Też są dobre, delikatne takie. Włoszczyzna. Też bardzo fajny jest ten świeży bukiet surówek. Sporem meksykańska i buraczek. Lubię, powiem, że lubię taki zestaw. No i mięso mielone z kurczaka. I tak dzisiaj wyglądają moje dzisiejsze zakupy. Dzisiaj w menu będą kotlety mielone drobiowe. Zaraz zetrę do mięsa dwie cebule, dodam jajko, bułki trochę. No i będę posolę, popieprzę, doprawię tak po swojemu i będę formować kotlety. Ziemniaki już mam przygotowane do gotowania, także surówka pokazywałam jest. Dzisiaj będą do tego buraczki. I będzie szybki obiad. I jaki smaczny. Dawno nie smażyłam mielonych, tak więc dzisiaj mam ochotę na takie danie. Kotlety przygotowane do smażenia. Zrobiłam z całej porcji, będę miała na jutro. No i jak coś zostanie, na pewno to będzie do chleba po prostu, bo ostatnio jakoś mi te plasterki nie smakują, a takiego kotleta z przyjemnością się zje. Także biorę się za smażenie. Pyszny obiadek gotowy. Smacznego!